Szczęść Wam Boże wszystkim. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jakby inaczej, skąd indziej, jak tylko z pola. Pracy jest bardzo dużo, na roli nie ma, że boli, tylko robi się, czy to żar z nieba się leje, czy kości łupią, to tutaj naprawdę trzeba odłożyć wszystko na bok i robić, póki jest pogoda, bo to jest taki totalny wyścig z czasem, z pogodą, z aurą. Tym bardziej trzeba tutaj się ostro zwijać, że ta pogoda no, zmienia się z minuty na minutę, nic się nie przewidzi. To niebo też nie wróży nic dobrego. Jakąś godzinkę temu przyszły znowu alerty, żeby uważać, bo możliwe są burze, gradobicia, silne wiatry. No i to powietrze jest takie właśnie burzowe, takie przesycone tym czymś. No ale mamy rok przestępny, no i tak niestety bywa, że nic nie rośnie, nic się nie wiedzie, wszystko idzie pod górę. My tutaj dzisiaj, Edziu właściwie też ciężko pracuje, grabi siano, wczoraj je przewracał, tak jak widzieliście na filmiku, a dzisiaj już to grabienie się zmieniło. Wczoraj było przerzucone tak po całej łące, a dzisiaj już grabi je na takie wałki, to wszystko do kupy. No i tutaj jak jeszcze to przeschnie, musi kilka godzin poleżeć w tych wałkach, żeby ono doschło. No i będzie tutaj presą przyjeżdżał, zwijał belę. Czy zdążymy to zwinąć, zanim nie wleje? No tego nie wiemy. No tu jest wyścig, wyścig i jeszcze raz wyścig. Każdy goni, zwija się, aby zdążyć. No i tak jak starsi ludzie, moi dziadkowie zawsze powtarzali, że u rolnika jeden dzień żywi cały rok. Jeżeli teraz prześpimy tutaj ten moment, człowiek odpuściłby sobie robotę przy sianie, bo jestem zmęczony, bo mnie plecy bolą, bo jest za gorąco. Przyjdzie w nocy deszcz i jest po zawodach, możemy już tego siana nie zebrać i tutaj nie ma, czy jest święto, czy jest niedziela. Jeżeli są takie prace jak sianokosy czy żniwa, to idzie się i robi, bo to jest karma dla zwierząt, a zboże to jest chleb. Edziu jedzie z gałązką zieloną, kolor nadziei. Gdzieś mu się przyczepiło do lusterka. Zabierz mnie na stopa. Na stopa. Nogę. Nie ma tak, co? Jak to wygląda? To idzie na wizję. Idzie na wizję. No to powiem, że nie. No, tak, tak. Ale jakby zgasił, bo cię nie będzie słychać. No i zgasiłem. Zgasiłeś i teraz ciebie będzie, kochanie, słychać. A ktoś, co chciałeś słyszeć? To idzie na wizję, tak. Aha, no to powiem, ale że nie, jest tak, o. Że jest tak, o. I co, będzie dzisiaj zwijanie? No będzie, no. Będzie. Lepsze już nie będzie, z deszcz głoszą. No wiem, bo przyszedł alert. Dwie godziny jeszcze to pobędzie, to wyduje. Wyduje troszkę. No dobrze, że jest wiatr. Ale kurczę, nie podoba mi się to niebo. Tak jest. Mnie się też nie podoba i dobra, jadę, bo... Dobra. Ty masz czas na podziwianie nieba, ja za bardzo nie mam. Ja mam czas teraz na podziwianie ciebie, dobra. A ty mnie. Dobra. To właśnie no, czas na podziwianie. Koniec, skończył się. Koniec jeszcze. Podziwiania. Dobra, jadę, bo dobra. Jeszcze mam kupę roboty. Okej. Właśnie teraz już formuję z drugiej strony wałek. Tak to się fachowo nazywa, wałek siana przyszykowany pod presowanie tego siana, pod zwijanie beli. Tak staram się Wam pokazać tutaj choć trochę, jak to rolnictwo tak naprawdę wygląda, że to nie jest tylko hosanna, alleluja i do przodu, same superlatywy. Są łzy, jest pot, jest krew, są rzeczy, które niestety nam się nie udają, które gdzieś tam spartaczymy, które natura nam pokrzyżuje. No i tutaj trzeba pokazywać tą prawdę, nie tylko same dobre chwile, same superlatywy, bo w rolnictwie niestety tak nie jest, chociażby nawet tutaj z tym moim ogrodem. To jest ciągła walka z naturą.
i zalanie było, i później ta woda z deszczu stanęła, i te rośliny się duszą i żółkną. Tam, gdzie mam posianą pietruszkę, niestety nie dało jej rady oplewić. Do dzisiaj tam nie idzie tego zielska wybrać. No i już tam żeśmy się poddali, bo nic tam nie uzyskamy. To mszyca, to turkucie, to zające, to zaraza na pomidorach, to dusiły się, ale to w dalszej części filmu wam pokażę. Tak wygląda rzeczywistość, a nie tylko pięknie wychuchane ogrody na potrzeby filmu. No tutaj właśnie staram się pokazać prawdę, że jest i ziele zarośnięte, jest i też wyplewione, jest i fasola, która mi żółknie, bo korzenie się duszą, i seler, który również się dusi. No ale wierzymy, no z nadzieją spoglądamy w to niebo, czekamy odpowiednich warunków, które tak naprawdę mogą nie przyjść, no i cieszymy się z każdego malutkiego sukcesu. Edziu zgrabia nawałki już tam, kolejne łąki. A ja cały czas tutaj na ogrodzie. Do tej pory plewiłam, ale pogoda się tutaj zmienia już teraz z minuty na minutę. Niebo się moroczy, zaciąga się takimi białymi, zadutymi chmurami jednolitymi. Burza jak nic. Zapowiada to zmianę pogody. No i tutaj chcę zdążyć podlać te moje selery i zrobiłam sobie tą miksturę, co już wam pokazywałam odnośnie pomidorów, ale przypomnę, 10 litrów wody, kostka 200 gram drożdży, szklanka cukru, łyżka miodu i litr popiołu, z tym, że drożdże zasypujemy cukrem, żeby one weszły w reakcję, dobrze się rozpuściły, zostawiamy na ze 2 godzinki. No i później dolewamy do tego wodę, łyżkę miodu i popiół, litr popiołu. Ja popiołu nie przesiewam, dlatego litr. Jeżeli go przesiejecie, odsiejecie te grubsze części, no to troszkę mniej. Chociaż tutaj zbytnio jakoś tak nie ma wielkiej różnicy z tego, co ja zauważyłam. Litr popiołu i tyle. Litr to litr. No i podlewam tutaj... Powiem wam, że niewskazane jest podlewać roślin w ciągu dnia, bo one są rozgrzane. No tutaj słońca jako takiego nie ma, ale jest parno, jest tak parno, że nie idzie dosłownie wyrobić z tą parówą. No ale muszę zdążyć, zanim mnie deszcz wyprzedzi. No i jeżeli by teraz przeszedł ten deszcz, to się bardzo fajnie zaaplikuje. Chociaż tutaj, jeżeli idzie o seler, to powiem wam, że też nie ma większego znaczenia, czy ten deszcz popada, bo tu chodzi o to, żeby to wsiąkło w korzeń. Ale seler na chwilę obecną ma korzeń, tak jak wam pokazywałam w ostatnim odcinku, rozbudowany tuż pod wierzchem, także on sobie popije. No i ja tutaj podlewam po selerze, po liściach, więc on od razu ma tak jakby oprysk załatwiony. Spalić go tutaj nie spali, bo nie ma otwartego słońca, ale jeżeli jest otwarte słońce, żadnego podlewania, kategorycznie nie. To jest taki roztwór, że nawet można i podczas deszczu podlać. Nie ma większego znaczenia. Ja tutaj do ogrodu mam dosyć kawałek, więc nie mam co wybrzydzać, tylko robię tak, jak mi tutaj warunki pozwalają. I teraz, żeby pokazać wam działanie tego roztworu na rośliny, ten ostatni rządek zostawię tam kilka sztuk, bo tutaj już mam następną odmianę. Co to jest? Maxim. Tutaj jest jeszcze poprzednia odmiana, zostawię niepodlane, żebyście widzieli, jaka jest różnica, podlewając tutaj tym, a nie podlewając tym roztworem. Za jakieś 3-4 dni tutaj zrobimy porównanie i będziecie widzieć, jak to wygląda. Bo są osoby, które sceptycznie do tego podchodzą, że gdzie tam nie działa, nie działa. Działa, kochani, działa. Zaraz przejdę tam dalej, pokażę wam pomidory. Co się na moich pomidorach wydarzyło? Są też zapytania, co z ogławianiem selera, czyli
obrywaniem listków. Jak najbardziej, jeżeli on już będzie taki dosyć duży, będzie tworzył dużo liści, to trzeba je obrywać. To daje to, że ten seler będzie się bardzo ładnie rozwijał. Składników pokarmowych nie będzie przekazywał w liście, tylko będzie je zatrzymywał w gałce. Jak to robimy? Obrywamy zawsze. Ja to później jeszcze z czasem, jak mój dorośnie na tyle, że będę mogła go obrywać, to Wam pokażę. Ale zawsze obrywa się krajne liście. Po dwa z każdego selera, co powiedzmy 10-14 dni, po to właśnie, aby pozbawiać go nadmiernej ilości tej naci. O! Jakby tego było mało, to bylinek jeszcze mi tutaj przyleciał. Kolejna zmora. Ale z kapusty już prawdopodobnie i tak nic nie będę miała. Ona się wydusiła. Jeszcze ją ratuję, bo jeszcze mogę się zdziwić, chociaż tam może mi zostanie parę kalarepek, parę kalafiorków. Także jeszcze tą kapustę ratuję. I też będę ją podlewała tutaj właśnie roztworem z drożdży. Moje kapustne, no nie ma się tutaj czym chwalić. Poległam w tym roku. Mokro tutaj je wydusiło, do tego tam od tyłu wszystko zjadł zając. No mam nadzieję, że chociaż jemu to smakowało. No zobaczymy, może to, co tutaj z przodu jest, to jeszcze coś z tego będzie. Zostawiłam sobie jedną flancę koło domu w tunelu foliowym. Też Wam pokażę w którymś odcinku. To już mi się wiąże taka piękna, ładna główka. No a tutaj obraz nędzy i rozpaczy. Także z kapustą, krótko mówiąc, tragedia. Poległam. No ale nie ma co liczyć, tak jak ja zawsze powtarzam, na same sukcesy, na nie wiadomo jaki plon. Trzeba się cieszyć z tego, co jest, bo rok rokowi jest niepodobny, nierówny. No i nigdy tak naprawdę na starcie nie wiemy, czego możemy się spodziewać. Jedne warzywa nam wyjdą, a drugie mimo starań, mimo poprzedniego sukcesu, poprzedniego roku, no jest klapa, tak jak u mnie z kapustą. No była tam woda. Kto ogląda na bieżąco, to wie, jak to tam wyglądało. Tam stała woda w tamtym miejscu, chyba na 15 cm. Posadziliśmy z nadzieją, że to obeschnie, a tu niestety akuku dopadało jeszcze i mogliśmy sobie mieć nadzieję. Chociaż jak to mówią, nadzieja matka głupich wszystkie dzieci kocha. Także nas też kocha. Mam nadzieję, że jeszcze chociaż parę migłówek zostanie. I bardzo bym się cieszyła, jakbym sobie chociaż ze 2-3 razy zrobiła z własnej kapusty gołąbki. A jeżeli nie, to też nie będę rozpaczać, bo ma kolega kapustę bardzo dobrą. Uprawia też naturalnie, więc wezmę od niego. Wracają czasy takiej współzależności człowieka od człowieka, tak jak to było kiedyś. Już ja pamiętam, jeden miał warzywa, drugi miał ser biały, trzeci miał jeszcze tam powiedzmy coś innego i ludzie się wymieniali. Kwitła taka pomoc, współzależność właśnie człowieka od człowieka. A dzisiaj poszliśmy o krok dalej. Chcemy być samowystarczalni w każdej dziedzinie. Tyle! Nie ma. Trzeba wrócić do dawnych czasów, bo to było naprawdę dobre. Każdy czuł się potrzebny, bo jeden był dobry w uprawie selera, drugi w uprawie truskawki i mogliśmy się wymieniać tymi doświadczeniami, mogliśmy się wspierać. A dzisiaj chyba staliśmy się takimi trochę samolubami, bo ja sobie wychowam, ty mi jesteś niepotrzebny. A co tam ty wiesz? Ja jestem najmądrzejszy. Moje metody są najlepsze. Nie. Wszystkie metody są dobre i tutaj trzeba brać każdą alternatywę pod uwagę, bo dzisiaj sprawdza się ta, a jutro sprawdza się inna. O, właśnie tu mi zając opitolił seler. A to dziad. No i moje pomidory. Obraz nędzy i rozpaczy, jak je tutaj posadziłam, były ładnymi sadzonkami i jakoś chyba po 3-4 dniach one zaczęły się dusić. Ja je skracałam, bo one były wybiegnięte i jak wykopałam dół, to korzenie łapały mi
praktycznie poziom wody. Myślałam, że to opadnie, że ta woda jeszcze zejdzie w dół, a tutaj niestety zrobiło mi akuku i dopadało i te pomidory mi zżółkły. Tak mi zżółkły, że żółte były nawet tutaj te łodygi i ja je opryskałam tym samym roztworem i podlałam je. Dałam im 3 dni. Powiedziałam, że jeżeli po 3 dniach nie będzie tutaj jakiejś takiej większej poprawy, przychodzę, wyrywam wszystkie z kończum. Tam w moim lasku rzeczy niechcianych. I przyjechałam po 3 dniach. Pomidory wyglądają naprawdę całkiem inaczej. Jeszcze widać po nich oznaki choroby. Liście są żółte, ale one były, uwierzcie, całe żółte. Dzisiaj już korony mają ładnie wybarwione. Wiążą mi się kwiatostany, idą dalej w górę. Tutaj nawet już wiszą owoce. No i dzisiaj będę chciała poobrywać wszystkie te żółte liście, którym coś tutaj dolega. I jeszcze raz zrobię oprysk właśnie tym roztworem i podleję te pomidory. No jest szansa, że będę je miała. Tutaj są te pomidory, które dostałam od Krzysia. One też przechorowały. Tutaj dołem liście jeszcze są żółte, bo tutaj wszystko z wilgoci je męczyło, niestety. No ale one żyją, no zobaczcie, żyją. Jestem zadowolona. Teraz je podleję, wyplewię i będę już pomału je palikować. Jeżeli macie jakieś problemy z pomidorami, trzeba działać zawsze zapobiegawczo, a nie dopiero interwencyjnie, jak coś się dzieje, bo niestety później często jest już za późno na ratowanie tych pomidorów i walka jest bardzo ciężka. A tutaj chodzi o to, żeby nie dopuścić do choroby. Dlatego to, co ja powtarzam, oprysk, czosnek, soda, drożdże, ten roztwór systematycznie co 7 dni, żeby te pomidory były wzmocnione, uodpornione na różnego rodzaju niekorzystne warunki atmosferyczne. No i dokarmianie teraz, jak one już zaczynają tutaj wiązać owoce, to już z azotem stopujemy. Tutaj już trzeba fosforu, potasu, wapnia, bo jeżeli będzie mało wapnia, zaraz będzie dopadała te pomidory owoce, sucha zgnilizna, no a tego chyba raczej nie chcecie. Jak dużo tych drożdży podlewać pod jednego pomidora? Niedużo, bo one pobiorą sobie tutaj korzonkami ten roztwór. Zobaczcie, tutaj są takie kuleczki, to są już kolejne korzonki. Gdyby one tutaj teraz dostały okrycia z ziemi, wypuszczą korzonki. One mają na swojej łodyżce włoski, takie delikatne włoseczki i jeżeli zostaną zakopane na przykład na taką głębokość, to z tych białych włosków wypuszczą korzonki. I tu korzenie, o zobaczcie, są tuż pod powierzchnią ziemi, bo one właśnie wypuściły te korzonki z tego systemu włoskowatego na łodydze. I tutaj naprawdę litrem można podlać 6, 7, 8 nawet krzaków, bo one i tak sobie te składniki pokarmowe pobiorą. Jak często, jeżeli pomidory są naprawdę wątłe, takie zdechlaki jak moje w tym przypadku, to nawet można podlać dzisiaj, za tydzień drugi raz i później odczekać 2 tygodnie i 3 raz. Jeżeli pomidory są ładne, też warto im taką miksturę dać, ale wtedy dać im raz i dopiero po 2 tygodniach drugi raz, bo to by miały troszeczkę przesyt dobroci nad swoją formą. Dużo jest pytań od Was odnośnie zwijania się liści pomidorów. I teraz słuchajcie, jeżeli pomidor jest bardzo ładny, nie widać na nim żadnych oznak chorobowych, liście nie żółkną, nie ma brązowych plamek, nie ma białych obwódek, jest wszystko ok, a zwijają się ku górze w taką trąbkę, w taki rulon, ale do góry, to znaczy, że mają za sucho.
jest nieodpowiednia gospodarka wodą i składniki pokarmowe, które dostarczamy w korzeniu, które one pobierają korzeniem, żeby pójść w górę, muszą mieć odpowiednią ilość wody. Jeżeli tej wody jest mało, podlejemy je rano, ta woda szybciutko, wiadomo, wysycha w takie upały, więc już w południe zostaje przerwany transport tutaj tych składników pokarmowych. Jest sucho i liść będzie się zwijał w tą stronę. Jeżeli liść cały tutaj, bo tu ja mówiłam teraz o poszczególnych listkach na tym, no jak to powiedzieć, na tym gronie liści, ale jeżeli zwija się całe tutaj to grono tak pod spód, to jest oznaką, że on ma za zimno. One tak reagują z chłodu, zatrzymują w sobie ciepło i wtedy wszystkie liście podkulają pod siebie. To tak samo jak i my, jak jest nam zimno, to się kulimy w sobie. Jeżeli takie liście pojedyncze, te pierzaste, bo pomidor ma liście pierzaste, zwijają się pod spód, jest to oznaką głodu składników pokarmowych. Każdy poszczególny listek, jeżeli będzie się zwijał tak w dół, podwijał się pod spód, to znaczy, że brakuje jemu składników pokarmowych. Wtedy trzeba takiego pomidora bardzo szybko dokarmić. No i leje jak z wora. Już widzę, że jest około 7 litrów. Doleje równo. Także tak to wygląda, widzicie. Rolnictwo, no nic nie przewidzimy. Chmury idą. Prawdopodobnie będzie tutaj jeszcze dosyć długo padać. Jutro pojedziemy, zobaczymy, jak tam na ogrodzie to wygląda, ale to już będzie w kolejnym odcinku. Po podwórku woda sobie płynie, bańki się stawiają, co znaczy, że to będzie chyba dłuższy deszcz, większy. No co ma być, to będzie, no. No co mam powiedzieć, jedynie tylko już teraz. Do następnego.